pracowałem w Gazecie Gostynińskiej i akurat temat TERM, który był wałkowany od 2002 roku. Ja widziałem plany dosyć szczegółowe 2002, 2003, 2004, które to plany właściwie wprowadziły Gostyń właśnie w to, co mamy dzisiaj, czyli właściwie sytuację bez wyjścia. Jeżeli nie ma pewnych dokumentów tutaj w urzędzie, no to jest wina tylko tych, którzy rządzili kiedyś tym miastem lat temu, nie wiem, 6, 7, 8, 10, prawda? Natomiast jeżeli Gostyń, tak jest moje zdanie i zresztą, no nie tylko moje zdanie, wystarczyło tylko zerknąć i przeczytać pewien akapit w tym planie projektowym, że termy będą się samo finansowały, jeżeli tutaj będzie 1000 osób dziennie. Takie były pierwotne plany, nie wiem, czy panowały. No ja widziałem 1000, bo było pierwotnie, tak, była racja. 2000, a potem 1000. To jest fizyczna niemożliwość. Jeżeli Gostynin będzie dalej szedł w termy gostynińskie, nic z tego nie wyjdzie. Po prostu to jest chybiony pomysł. Wystarczy tylko, no to pan Marek powiedział, o zasoleniu, o Skierniewicach, koniec, tego nie ma. Jedyne, co można byłoby tylko zrobić, troszeczkę to podłączyć ewentualnie do komunalki, chociaż to jest też wielki znak zapytania. Termy gostynińskie i to, że jesteśmy taką oazą ekologii, skutkuje tym, że Gostyni się nie rozwija. Tutaj nikt nie będzie inwestował, jeżeli ktoś miałby przepchnąć przez całą skalę ekologów i tak dalej. To jest po prostu niemożliwe. Jeżeli miasto będzie szło w dalszym ciągu w tym kierunku, to będzie zastój na następne 5-10 lat. Trzeba się z tego szybko wyplątać. To się plącze od 14 lat. Od 14 lat. Dziękuję. Dajemy się do słów pana Walocha. Żeby cokolwiek zacząć robić, ja nie mówię już w tej chwili o budowie termów, żeby podłączyć, czy właśnie ocieplenie, czy geotermię, czy w ogóle zagospodarować w jakikolwiek inny sposób ten teren musi mieć jasną sytuację prawną. I o to cały czas dopytujemy. Oczywiście. Niczego nie można zaczynać, jeżeli się nie ma tego prawnie. Więc dlatego dopytujemy od sytuacji, jak ona wygląda. To jest podstawa. Nawiązanie do słów pana burmistrza jest taki sens, dlatego że jeśli nawet przymierzy się do budowy ten, no to będzie to inwestor, tak? I to już jest kwestia inwestorska, a nie temat miasta. My tutaj rzeczywiście nawiązujemy do tego, żeby no, w jakiś sposób rozwiązać pad, który się stworzy, tak? Pewnej blokady terenów miejskich, które mogą być wykorzystywane. Tak, ja myślę, że to nie chodzi o pewnie, że cały pad w tej chwili jest, ale jeżeli dojdzie nawet do wyczyszczenia tego wszystkiego, to co pani Małgosia mówiła, to uważam, że należałoby posiadać chociaż jakąś tą minimalną wiedzę na temat term gostynińskich, co tam się dzieje, jakie to jest zasolenie i czym to nam grozi. Żebyśmy znowu nie popadli w euforię, jak trzy poprzednie rady, bez mała, i pan burmistrz Śniecikowski przede wszystkim, który dążył do budowy terenu, co było od samego początku nierealne. Co było nierealne i bez mała nie było. No to ja rozumiem, że ta wypowiedź będzie nawiązywała do tego, że to był chybiony pomysł. Tak, też tak, między innymi.